Siemanko kochani, z tej strony Migusińska i dziś witam się z wami na drugim dniu vlogmasu. Dzisiaj mamy chyba środę, jak się nie mylę, także środa dzisiaj. I dzisiaj zaczynam vlogmas z moim ukochanym kotkiem Tolą. Tutaj Tolka jest, Tolka. Jest, widzicie? Uwielbia ze mną nagrywać. Także dzisiaj całą noc była ze mną. I dzisiaj stwierdziłam, że zaczniemy nasz vlogmas od takiego fajnego rozpoczęcia, czyli od otwarcia kalendarza adwentowego. Bo ostatnio było to na końcu, także mam nadzieję, że już widzieliście poprzedni vlogmas. Także codziennie o 8 rano albo wcześniej, bo widzę, że wcześniej się pojawiały te vlogmasy, także może i wcześniej wstawię ten film. Także powiedzmy o 7:30. Codziennie będą vlogmasy. Jeszcze jedną rzecz wam chciałam powiedzieć. Kupiłam w Biedronce ciekawą rzecz. To są lejsy o smaku kurek w śmietanie. I muszę je dzisiaj wypróbować koniecznie, bo nie wiem jak to będzie smakować. No i tak jak już mówiłam, otwórzmy dzisiaj kalendarz adwentowy na początku. Słuchajcie, nie wiem gdzie jest dwójka. Kompletnie teraz nie wiem gdzie jest dwójka, bo już nie patrzę na ten kalendarz. Tutaj nie, ale 22 mnie ciekawi. Zobaczcie, jaki duży numer 22. Bardzo mnie ciekawi ten 22. Dobra, tutaj nie. Mamy tutaj dwójkę. Tradycyjnie otworzymy razem tą dwójkę. Zobaczymy, co tam. Coś bardzo lekkiego tutaj jest. Jak ją tutaj otworzyć w ten sposób? O! Nie mogę jej otworzyć, bo to jest coś takiego kartonowego w środku. O, jest, otwarło. O, tutaj. Tutaj mamy jakąś koniak facial sponge, zobaczcie, tak wygląda, to jest jakaś gąbeczka na pewno, tylko do czego ta gąbeczka jest, tak? Nie mam pojęcia, zaraz tutaj, aha, no po niemiecku to nie za bardzo przeczytam. Finer Beauty Everyday, jest jakaś gąbeczka do czegoś. Tutaj mamy nawet datę ważności do 23 roku, no i nie wiem, będę musiała przeczytać na stronie o co chodzi z tą gąbeczką, otwórzmy ją. To jest taka gąbeczka. Aha, to jest chyba taka gąbeczka, którą namaczamy i zmywamy nią makijaż. To jest taka twarda gąbeczka, a jak po namaczeniu ona jest mięciutka i ona jest chyba nie do zmywania makijażu, tylko do zmywania maseczek. Także taką gąbeczkę mamy w tym okienku. Bardzo ciekawe okienko. Bardzo ciekawe okienko, także fajnie. No i powiem wam, że dzisiaj może wam właśnie pokażę, jak ona działa. Także w każdym okienku, jeżeli będę znajdować coś, no to będę wam pokazywać albo jak działa, albo po prostu na przykład jaki kolor, tak jak wczoraj. Także dwójeczka jak najbardziej udana, bardzo mi się podoba ta dwójeczka, także odkładam dwójeczkę. Powiem wam, że bardzo się cieszę z tego kalendarza, ciągle coś nowego. Wczoraj mieliśmy niby pomadkę, a dzisiaj mamy już w sumie gąbeczkę jakąś taką dziwną. Także ciągle coś innego, bardzo mi się to podoba. Także zostańcie dzisiaj ze mną. Nie wiem jeszcze, co będziemy dzisiaj robić, ale na pewno coś ciekawego. Także vlogmas, dzień drugi! Dobra, słuchajcie, trochę się ogarnęłam, ubrałam się. Z tym nie zaściełam łóżka z tego względu, że mój kotek postanowił się teraz przespać. No i nie będę tego ściągać z łóżka, tylko później najwyżej zaściele to łóżko. O 12:30 mam zajęcia online, jak wiecie, jeszcze jestem na studiach do powiedzmy lutego, jak będę się bronić. Także o 12:30 siadam do zajęć. A teraz się trochę ogarnę, może później skoczymy na jakieś zakupy, bo chciałabym stworzyć taki fajny kalendarz adwentowy dla całej rodziny, że każdy otwiera coś, mamy w szufladce nawet na przykład, nie wiem, 5 herbat dla każdego z członków rodziny, 5 kaw dla każdego z członków rodziny i wypijamy to codziennie albo jemy cukierka codziennie, cokolwiek takiego. No i w kilku widziałam, że są właśnie takie kalendarze, które można uzupełniać. Tak, słucham.
Widziałam w kilku takie kalendarze adwentowe, to można je właśnie zakupić i wypełnić samemu. Także może coś wymyślę. Jest niby 2 grudnia dzisiaj, ale to myślę, że nie przeszkadza. O, nakładam sobie krem Embrolize Less Hydra Tense Light Cream Concentrate. Tylko nie wiem, czy mam ten sam. Tak, mam ten sam. Po prostu w większej pojemności, a wykorzystuję sobie tą próbkę, żeby ją po prostu wykorzystać. Bardzo fajny krem, powiem Wam, pod makijaż. On wygląda w ten sposób. Ja go zakupiłam w Douglasie. On kosztował 37 zł w Douglasie. Dobra. Także on kosztował mnie, tak jak mówiłam, 37 zł w Douglasie i one są w pojemności 30 ml. I powiem Wam, że jest naprawdę fajny. Pod makijaż sprawdza się super, a ogólnie w ogóle super nawilża. Także jakbym miała Wam polecić jakiś krem teraz, to właśnie ten. Także wykorzystuję tą próbkę, tutaj resztkę jeszcze próbki na całą twarz. No i oczywiście nie zapomnijmy też o szyi i o dekolcie. Dobra, i pod oczy nakładam sobie krem z Flossleku. Flosslek Pharma, żel do powieki pod oczy ze świetlikiem i babką akcentowatą. Tak on wygląda. Nie wiem, czy się wyostrza, czy nie. Także zakładam sobie ten żel pod oczy. Wcześniej też nałożyłam, spsikałam sobie twarz tonikiem takim antyoksydacyjnym z ziai, z jagodami akai. On tak wygląda, też bardzo fajny tonik. Tam widziałam w komentarzu dzisiaj pod moim pierwszym vlogmasem, że chcielibyście zobaczyć moją kolekcję perfum. Także myślę, że Wam teraz ją pokażę, a potem będziemy się jeszcze ogarniać. No i tak jak mówiłam, może na jakieś zakupy skoczymy. Może kupię ten kalendarz adwentowy, to może go dzisiaj zrobimy. Także jak widzicie, codziennie coś nowego wyskakuje. Kolekcja perfum jest taka dość spora. Nie wiem jak Wy, czy macie też tyle perfum, czy macie po prostu jedną swoją ulubioną. Zaczniemy od mgiełek, które tutaj mam. Pierwszą mgiełkę, którą tutaj mam, to jest Victoria's Secret. Ja ją kupiłam w tamtym roku na Notino, bo była jakaś na nią przecena. A teraz macie przecenę na Victoria's Secret. 29 zł te mgiełki kosztowały. Nie wiem, czy dalej kosztują, ale mogę to zaraz sprawdzić. Także 29 zł na Victoria's Secret. No ale 20 zł przesyłka, także ja za tą mgiełkę zapłaciłam też około 50 zł. Już patrzę. Także ta mgiełka, ona jest w takim zapachu, na co ją psiknę teraz, bo ona ma taki zimowy zapach wanilii, takich ciastek waniliowych. Bardzo fajna mgiełka, taka otulająca, ciepła. Tak, te mgiełki są dalej w cenie 29 zł. Dziewczyny, także jeżeli będziecie chcieli kupić, to właśnie takie mgiełki są. Nawet widzę tutaj mgiełka perfumowana, kup dwie, a trzecią weź za złotówkę, także fajne promocje są na Victoria's Secret, musicie sprawdzić. Podziękuję Wam oczywiście, może nie tą mgiełkę, bo tej mgiełki pewnie już dawno nie ma, ale Victoria's Secret stronę podlinkuję Wam na dole. No i wejdźcie sobie i zobaczcie, także taka mgiełka jest ona bardzo fajna i bardzo trwała. Kolejną starszą taką mgiełkę to mam z Playboya, tutaj już taka resztka jest, ona jest bardzo już stara, w sensie już długo ją mam. Play Sex, to taka prosta mgiełka. Też fajna, już nie pamiętam nawet jak ona. Taka słodka bardzo ona jest, także taka. Tutaj mam jeszcze z takich bardziej mgiełkowych rzeczy, to mam tutaj z Avonu, Avon Attraction Sensation Body Mist, czyli taka mgiełka, perfumowana mgiełka do ciała, bardzo ładnie pachnie. Bzikam się z tym mgiełkiem. To jest taki słodki też, słodki zapach, taki kwiatowo-słodki, owocowy. Bardzo ładny zapach, także taki elegancki bardziej. Też fajny zapach. No i kolejną z takich mgiełkowych bardziej rzeczy to jest taka starsza perfuma też. Body Fragrance to się nazywa, czyli taki zapach do ciała. To jest z Nike Woman. No i też fajnie wygląda. O, tutaj zakrętka się strasznie pobrudziła, ale ogólnie też jest fajny. To jest taki męski zapach trochę, ale dla kobiet jednak. Także też fajny. No i już przechodząc do perfum, to paryskie perfumy widzieliście na kanale, bo nagrywałam o nich film.
Bardzo fajne perfumy. Tutaj jedną z takich perfum, których mniej używam, to są właśnie te Chanel piątka, bo no bo po prostu jakoś tak nie widzę się w nich. A resztę, no to zobaczcie, że już prawie wykończyłam, także to są już na wykończeniu perfumy. Kolejnymi perfumami, takimi zamiennikami perfum droższych, to są perfumy Excenti 6 i Excenti, tą jedynkę już zużyłam, tam chyba jedynkę albo dwójkę miałam, takiej mniejszej pojemności, w tej większej pojemności mam szóstkę, także też fajna perfuma. To jest taki kwiatowy bardziej zapach, także taka kwiatowa perfuma, bardzo fajna też. No i z takich starszych już perfum, też na wykończeniu, moja ulubiona perfuma, możecie ją dostać albo w Rossmanie, albo w Hebe, Fabio Verso, Entuzjazmo dla kobiet. Ona jest w cenie czasami 7 zł. Ja ją właśnie kupowałam na przecenie, a pachnie cudownie, także uwielbiałam ją kiedyś. Także widzicie, że taka resztka już tutaj została. Polecam Wam ją bardzo serdecznie, jeżeli lubicie takie słodkie, eleganckie zapachy, takie poważne, to ta perfuma jest super i w miarę się trzyma, jak na 7 zł, słuchajcie, to jest chyba 50 czy 75? 50, także jak za 50 i za 7 zł, no to super się trzyma. I kolejna perfuma jest z Avonu, nazywa się Avon Surreal Sky, też bardzo ładna perfuma, widzicie w różowej buteleczce, czyli też słodka. Przeważają te perfumy różowe, mniej tych kwiatowych jest w mojej kolekcji, przeważają te właśnie słodkie, eleganckie perfumy, także taka też taka elegancka, taka elegancka po prostu perfuma z takich mocniejszych, słodkich zapachów, ale taka mocno elegancka, taka fajna serio perfuma. Jak będziecie mieli gdzieś możliwość, to sobie powąchajcie ją. Oczywiście próbki możecie zamawiać przez Avon, także jeżeli są tutaj jakieś perfumy, które mogę Wam podlinkować, to będziecie je mieć na dole. No i kolejna perfuma to jest Desire, nie wiem jak to się dokładnie czyta, perfuma, którą dostałam od mojego narzeczonego albo pod choinkę, chyba pod choinkę w tamtym roku, nie pamiętam już dokładnie. Też bardzo ładna perfuma, jest jedną z droższych perfum. I to jest taka kwiatowa perfuma, no po prostu kwiatowa perfuma, jak tu sama nazwa mówi. I zresztą ta buteleczka też o sobie mówi, taka kwiatowa, fajna perfuma. Również Wam ją podlinkuję, jeżeli Wam ją gdzieś znajdę, możecie ją dostać też w Hebe. Kolejna perfuma to jest też perfuma z Avonu, Little Black Dress, czyli też elegancka perfuma, zobaczcie, też jej bardzo malutko już tutaj zostało. Także to też taka elegancka, poważna perfuma na taki wieczór. Powiem Wam, że naprawdę ja uwielbiam tą perfumę. Też taka bardzo elegancka, bardzo poważna, taki ciepły zapach, otulający. Kolejna perfuma to jest perfuma z Zary i ta już mi mniej podeszła, zobaczcie, tej jest już więcej. To też nie jest mój ulubiony zapach, natomiast mocno się fajnie trzyma. Ja ją kupiłam na przecenach, nie wiem, już chyba chwilę temu, już może z półtorej roku temu. Dear Blossom, czyli taka po prostu kwiatowa perfuma, też bardzo fajna. To nie jest też taki typowy kwiatowy zapach, to jest kwiatowy zapach, ale kwiatowy zapach, ale jakby taki w słodkich tonacjach, coś w tym rodzaju. Nie wiem, czy można tak to nazwać, tak coś takiego. Powiem Wam, że każdy zapach kojarzy mi się z innym miejscem. Ta na przykład mi się kojarzy bardzo z Francją, jak byłam właśnie w pracy, bo miałam ją i ciągle się nią perfumowałam, także kojarzy ją właśnie z tamtym miejscem. Kolejna perfuma to jest w bardzo pięknej buteleczce perfuma z Oriflame, też bardzo fajna, Soul Fever Together dla właśnie kobiet, też zobaczcie w takim jaśniejszym odcieniu różu, także widzicie, że róż tutaj przeważa trochę i to jest taki zapach też ciepły, też taki słodki, to jest też taki, to już jest mniej elegancki zapach, ale to jest też właśnie taki bardzo słodki zapach, bardzo taki kobiecy, o. Także taka też w takiej kobiecej formie trochę, buteleczka, tak, taka klepsydra. I kolejna perfuma, którą tutaj mam, to jest też perfuma z Avonu, Avetrue, chyba tak się na nią mówi, to jest 30 ml, tak wygląda, z takim kryształkiem na górze. Też bardzo ładna perfuma, ta już jest bardziej kwiatowa, już nie czuję tych zapachów nawet, naprawdę. Wciekam tutaj wszystko, już nie czuję, nie pamiętam. To jest bardziej taka świeża, kwiatowa, ale też z nutami słodkości. Także bardziej taka kwiatowa, ale też z nutami słodkości. Także wszystkie te są z nutami słodkości, bo ja po prostu takie perfumy lubię. No i kolejna perfuma, której też rzadko używam, ale kupiłam ją też ze względu, słuchajcie, na buteleczkę, bo ona ma takie psikanie, zobaczcie. O.
pompeczką. I ona, ona jest z Oriflame, nazywa się Life in Color. I to jest 50. To jest taki typowy kwiatowy zapach. Typowy kwiatowy zapach. Też z takimi nutami elegancji trochę. No i przede wszystkim ta buteleczka, zobaczcie, no, wygląda przepięknie z tym tutaj z takim, no, z takim dozownikiem. Bardzo fajna. I ostatnia perfuma, którą tutaj mam, to jest perfuma również z Oriflame w takiej różowej buteleczce. Tu jest chyba 50 ml. Nazywa się, nawet nie wiem jak się nazywa, słuchajcie, Magnificat, nie wiem, podlinkuję, jeżeli znajdę. To jest również słodka perfuma, słodka, elegancka perfuma. Tak samo wszystkie te nuty zapachowe, które Wam pokazałam, to są słodkie, poważne perfumy. Jedynie ta taka była typowo kwiatowa. I tak samo ta Chanelka piątka z paryskich perfum, czyli numer 126. To też jest taki kwiatowy zapach. A tak, reszta to po prostu słodkie. I tak samo Nike jeszcze była taka męska, natomiast reszta to jest słodkie zapachy kobiece, takie eleganckie. No to pokazałam Wam moją kolekcję perfum, trochę tego było. No a teraz wyprostuję też włosy, żebym wyglądała jak człowiek, także zostańcie ze mną. I niech ten dzień, jak to mówię, się toczy, niech ten vlogmas się toczy. No i jak już mówiłam, nie mówiłam dzisiaj, jeszcze tego nie powtarzałam, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie to zróbcie, przycisk macie na dole. Jeżeli jest szary, no to znaczy, że subskrybujecie, żeby nie ominąć żadnego filmu. Też YouTube teraz ucina trochę zasięgi, także klikajcie łapki w górę, żeby ten filmik pokazywał się do większej liczby osób, żeby więcej osób oglądało mnie, mój kalendarz adwentowy i w ogóle to, co robię. Także... Słuchajcie, próbuję nowe ustawienia w aparacie i wydaje mi się, że jest o wiele lepiej i o wiele ładniej nagrywa ten aparat teraz. Także słuchajcie, no po 2 latach nauczyłam się trochę z zwykłego poradnika, ale zawsze to coś. Także tak to wygląda, mi się wydaje, że o wiele lepiej to wygląda. Jeszcze Wam dzisiaj nie pokazywałam, jak dzisiaj wyglądam. Bluza taka różowa, pod spodem mam bluzkę z Hollistera, oczywiście z lumpeksu. Jeansy z Sinseya, które obcięłam na nogawkach, także tak to wygląda. Wydaje mi się, że całkiem spoko i o wiele lepiej widzę teraz, że się nagrywa to wszystko. A ja co, zaraz siadam do zajęć, no i później, tak jak już mówiłam, na jakieś zakupy, także może coś dzisiaj wybierzemy, coś może kupimy, to może coś porobimy. No i oczywiście tą gąbeczkę dzisiaj użyję wieczorem. Dowiedziałam się, że ta gąbeczka, słuchajcie, to jest gąbeczka do oczyszczania twarzy, czyli możemy jakiś produkt do oczyszczania twarzy nałożyć na nią i oczywiście ją zmoczyć. Dwukrotnie trzeba ją zmoczyć na początek, potem już trzeba ją płukać za każdym razem, jak jej używamy. No i można nałożyć jakiś produkt na nią i właśnie myć nią twarz. Także fajny produkt, myślałam, że on jest do zmywania maseczek, bo ja miałam takie dwie gąbeczki, zaraz Wam pokażę. Tego typu gąbeczka, też do zmywania makijażu, słuchajcie. I one są z Oriflame. Także taka, to nie jest do zmywania makijażu, tylko do zmywania maseczek. Także też taka gąbeczka. Ona też była właśnie, ona jest tylko miększa troszkę. Także tamta jest do oczyszczania twarzy. Słuchajcie, zdążyłam się zebrać. Tak wyglądam. Z tego względu, że jedziemy właśnie do księdza załatwiać termin naszego ślubu. I w dodatku w tle słyszycie jeszcze moje zajęcia. Nie wiem, jak ja mam to zrobić, ale jedziemy z zajęciami i ze wszystkim. I z Wami również do księdza, a potem na zakupy. Także już się zbieram, bo już Marcin dzwoni. Także buźka. Słuchajcie, godzinę mamy ustaloną. Marcin, cieszy się. Nie powiem Wam na którą, ale mamy ustaloną, także coraz bliżej. No i ten. No i jedziemy teraz na zakupy do galerii. Także coś się u mnie dzieje innego niż siedzenie w domu. Zaraz Wam pokażę, jak u mnie fajnie śnieg poza drogą leży. Bardzo jest tak świątecznie już vlogmasowo. Naprawdę. Uwielbiam śnieg, mówię Wam, jest tak świątecznie. Także jedziemy coś zakupić do galerii. Oczywiście jak będziemy wracać, to może Wam coś pokażę, co kupiłam. Chyba że w domu, bo pewnie tutaj będzie już ciemno. Także pewnie w domu Wam już pokażę. Także widzimy się po zakupach.
Nie wiem, czy jest teraz ok. Nagrywałam przed chwilą, myślałam, że nagrywałam, a chyba nie nagrywałam. Teraz się nagrywa. Słuchajcie, wracam właśnie z zakupów z galerii i nie kupiłam kompletnie nic. Co jest dla mnie straszne, bo chciałam coś kupić i nie kupiłam kompletnie nic. Chciałam kalendarz jakiś adwentowy kupić i nic nie kupiłam. Nie wiem, czy coś będzie widać z światła, może ze światłem. No i tyle wam chciałam powiedzieć, że nie ma nic ciekawego w galerii. I nie wiem co. A i jedziemy teraz do Biedronki. Nie świeć mi, bo jest za jasno. Jedziemy teraz do Biedronki na zakupy, no i potem już chyba do domu, także odezwę się już do was albo z domu, albo po zakupach z Biedronki, ale chyba z domu i będziemy zakończyć powoli tego vloga. Mam nadzieję, że coś w ogóle złożę z niego na ten drugi dzień vlogmasu. Może nie był zbyt ciekawy, ale zawsze to coś. No i pokazałam wam moją kolekcję perfum, bo ktoś tam pytał w komentarzu, czy pokażę, także odpowiadam na wiadomość właśnie z komentarza. Nagrałam kolekcję perfum, mam nadzieję, że wam się podobało. No i odezwę się już do was z domu na zakończeniu. Słuchajcie, kończę tego vlogmasa. Z tyłu leci film Sposób na teściową. Zrobiłam sobie herbatkę zieloną, Marcin właśnie pojechał. Tak jak już mówiłam, nie kupiłam nic. W Biedronce kupiliśmy tylko jedzenie, kole. W sumie żadnych takich rzeczy, które wam mogłabym pokazać. To były takie mini zakupy i szybkie zresztą. No i zrobiłam sobie zieloną herbatkę z grejpfrutem. W sensie zielona herbatka z aromatem grejpfrutowym. Z tyłu piękne moje światełka, także na takim świątecznym tle żegnam się dzisiaj z wami. Vlogmas dzień drugi uważam za zakończony. Widzimy się jutro w trzecim dniu mojego vlogmasa. Jak mi się uda ten film wstawić, to może będzie wcześniej. No i dlatego, że ja się teraz zabieram za przerabianie tego filmu. Dodatkowo wam powiem, że tą gąbeczkę, którą miałam dla was dzisiaj przetestować, przetestuję może dla was jutro, może z rana jakoś. Także widzimy się jutro. Oczywiście, jeżeli filmik wam się spodobał, no to klikajcie łapki w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, no to koniecznie to zróbcie, żeby żaden vlogmas i ogólnie żaden filmik na tym kanale was nie ominął. No to ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro. Buziaki. Pa, pa!